Do kolejnego punktu 17 porządku. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę 96 Bronowice do realizacji w latach 2013-2014. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa ulicy Lachery zgodnie z pomniejszym zestawieniem. Nazwa zadania. Przebudowa ulicy Lachery. Jednostka realizująca. Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu w Krakowie. Cel zadania, poprawa bezpieczeństwa, uporządkowanie ruchu dojazdowego do pawilonu handlowego, wygenerowanie miejsc parkingu. Lata realizacji 2013, fazy realizacji, realizacja zadania na podstawie projektu do wysokości środków i kwota i źródło finansowania w 2013 roku, czyli w obecnym roku 490 tysięcy złotych. Zadania powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic drogi. W 2014 roku realizacja zadania na podstawie projektu, czyli kontynuacja, zabezpieczone środki w kwocie 150 tysięcy złotych. I też zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic drogi oświetlonej. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Uzasadnienie. Podjęcie uchwały ma na celu wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego wyżej zadania inwestycyjnego dzielnicy realizowanego w cyklu wieloletnim w perspektywie lat 2013-2014. I mamy taką sytuację, że w tej chwili został złożony wniosek do Wydziału Architektury o wydanie pozwolenia na realizację tej inwestycji. A niezależnie od tego, już jest projekt i tak dalej, z tym, że nie ma jeszcze dokładnej kwoty wskazanej przez projektanta w fazie wyliczenia, ale ZIKIT przekazał informację, że koszt tej inwestycji może zamknąć się w kwocie jakby to sumowane, czyli 640 tysięcy złotych. I teraz jeśli będzie ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania i miałby braknąć środków, no to inwestycja by, że tak powiem, no nie została zrealizowana, spadłaby i przepadłaby na kwota 490 tysięcy złotych. Natomiast jest też tak, że z doświadczenia i powiedzmy z tych przetargów, które się rozstrzygają, mniej więcej 20 do 30% są oszczędności na przetargach, czyli reasumując, jeśli planowana, szacunkowa należy kwota 640 tysięcy, to 20% w dół, to jest właśnie mniej więcej te 150 tysięcy, które prawdopodobnie nie braknie, nie będą potrzebne. Ale jest prośba ZIKIT-u, żeby tutaj zabezpieczyć się, gdyby brakło 10, 20, może 30 tysięcy. I uznać na razie te szacunkowe wyliczenia podane przez firmę projektową. Nie ukrywam, zadanie jest lekko zagrożone, bo jeszcze będzie się musiał odbyć przetarg na budowę tej ulicy. Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej. Pozytywna. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać? Bardzo proszę. Panie. Mam komentarze, tylko chcę powiedzieć, bo rzeczywiście ta kwota ponad 600 tysięcy złotych robi wrażenie. Ja rozumiem, że realizacja takiej drogi daje, czy pod Buletim daje nadzieję na przykład mieszkańcom ulicy Brystora, którzy od 6 lat się domagają, czy proszą zarząd tej poprzedniej kadencji o remont tej ulicy, no bo ona po pierwsze nie będzie kosztować tyle, po drugie spełnia także te cele, które tutaj są zapisane, poprawa bezpieczeństwa pieszych, uporządkowanie ruchu dojazdowego do pawilona handlowego, jednoznaczne stanowisko mieszkańców, poparcie radnego. Ja muszę się wydać, że to napawa mi optymizmem na przyszłe lata. Bardzo dziękuję. No ale chciałem Pana uspokoić i też powiedzieć, że musi Pan też umiejętnie przekazywać mieszkańcom fakty, że w ubiegłej kadencji, jeszcze w tej kadencji remont części ulicy Wiedeńskiej i inne jeszcze drobne inwestycje, no dla tego osiedla domków jednorodzinnych poszła kwota, nie chcę powiedzieć teraz, gdzieś to tam któryś z radnych w Gazecie Ponowskiej przytaczał ponad 1 000 000 złotych, tak? Natomiast dla tego całego obszaru, powiedzmy, północna strona ulicy Bronowickiej, no, że tak powiem, szczątkowe, skromne środki, w kadencji chyba w ogóle nic, a w tym roku jest Racheli i Rodakowskiego chyba tam powiedziałem, kornika i części nawierzchni
jest. Więc uważam, że krzywda się osiedlu domków jednorodzinnych widok za rzeczę nie dzieje, natomiast tamci mieszkańcy czekają i ja zapraszam, bo tak, żeby było też ciekawie, co tydzień mam przedstawicieli mieszkańców tejże ulicy Racheli i myślę, że w najbliższy wtorek też się zjadą. Więc zapraszam na mój dyżur. Będą Państwo tłumaczyć, że nie należy się remontować tej ulicy. Czy przebudować. Zapraszam. Nie, no ale no ja tylko odpowiadam. Bardzo proszę. Pani. Muszę przypomnieć tak rozmowę szanownemu koledze. Byli mieszkańcy przedstawiający sytuację. Zobrazowali dokładnie sytuację na ulicy Prostora. Sumą, liczbą osób, myślę, liczba osób reprezentująca właśnie ten okręg wydaje mi się dużo mniejsza od ulicy Racheli, którą codziennie podróżują osoby, mieszkańcy czterech dużych bloków, w którym każdego znajduje się po 100 mieszkań. Dokładnie, więc ustalmy, że priorytety w tym momencie chyba są jasno zarysowane i wydaje mi się, że dyskusja w tym momencie nie ma sensu. Ale to jeśli mogę, nie, taka dyskusja między radnymi jest dopuszczalna. Ja nie neguję potrzeby remontu tej ulicy. Takiego zdania nie wypowiedziałem. Ja tylko mówię, że wnioskuję, że no bo tu jest wysoka kwota, ponad 600 tysięcy złotych. Wnioskuję, że mieszkańcy ulicy Prystora mogą liczyć na realizację w jakiejś perspektywie. Dziękuję. Jeśli można, ja też. Ja myślę, że mieszkańcy ulicy Rydla i mieszkańcy Rydla również mogą mieć nadzieję. Ale ja nie zmieniam zdania, tak jak powiedziałem. Szanowni Państwo, jeśli otrzymam zarząd informację następującą, szacunkowy koszt przebudowy ulicy Krzywy Zaułek z odnogami, bo tak to mówimy, między ulicą Rydla a Staszczyka, bo jest już uprawomocniona WZ-ka, to zarząd przygotuje, zobaczymy się jaka to będzie kwota, bo to od tego będzie zależało. Zależy się od kwoty. Jeśli będzie kwota, gdzie dzielnica udźwignie, to zarząd przygotuje projekt do wpisania do wieloletniej prognozy finansowej, wieloletniego planu inwestycyjnego. Jeśli natomiast będzie kwota, której zarząd nie udźwignie, to przygotuje uchwałę intencyjną o wpisaniu tej inwestycji do budżetu miasta. I wtedy rolą Państwa, wszystkich nas, będzie lobbowanie za tym, żeby ta ulica, ta ulica została wpisana do budżetu miasta. I myślę, że każdy z nas będzie miał szansę wykazać się swoimi zdolnościami negocjacyjnymi. Tyle mogę powiedzieć. Jak będę miał tę informację, na dzień dzisiejszy nie mam. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, chciałem zapytać, co Pan będzie chciał dźwigać, ponieważ przez 3 ostatnie sesje łącznie z tą zablokowaliśmy wszystkie pieniądze, jakie do tej pory dysponowaliśmy na 2014, 2015. Więc nie wiem, co Pan będzie chciał jeszcze dźwigać w kwestii Rydla i innych ulic. No to nie jest tak, jeśli tam blokowaliśmy, to tak, trzeba by to dokładnie przeliczyć. Ja tak mówię, poproszę Pana Jacka, żeby zrobił takie zestawienie, jak te nasze w sumie małe, drobne projekty będą rzutowały na realizację, że tak powiem, zadań w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub chodników do oświetlenia, to po pierwsze, więc zobaczymy. I wtedy będziemy mogli mówić, na ile nam to blokuje. Na pewno 2014 rok i 2015 mogą być faktycznie w 2015, tak z wyliczeń moich, w zależności jakie będą środki przyznane, bo to tak, dalej nie wiem jeszcze, to może być jakaś blokada pierwszego roku. Ale chcę powiedzieć tak, że to jest wpisanie do budżetu, natomiast zawsze można dokonać korekty w sposób w dłuższej perspektywie, jak już są gotowe zadania i projekty i pozwolenia na budowę, które mają ważność tam 3 lata,
spokojniutko zmienić uchwałę na zasadzie, to w takim razie, żeby też robić bieżące remonty, przesunąć jakie zadania na rok 2016 czy 2017 i się zmieścić w tym kalendarzu prawomocnego pozwolenia na budowę. To już będzie, jeśli nie rola jeszcze tego zarządu i tej rady, to na pewno przyszłej rady, która tutaj ma możliwość elastycznego wpływania na, że tak powiem, te zadania. Nie ma żadnego zagrożenia. Natomiast zagrożeniem będzie, jeżeli się okaże, 40 albo 50% trzeba przeznaczyć na zadania inwestycyjne. Jeśli dzielnica nie będzie miała tych projektów, to będą niewykorzystane środki. I wtedy dopiero byśmy ponosili za to odpowiedzialność. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Zamykam w takim razie dyskusję i obrady nad tym punktem porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana starsza przyjrzymy. Pana jeszcze? Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? W takim razie na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Gminy przyjęła uchwałę.